Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jak coś, jakby były tam w drugim planie jakieś tam odgłosy nieprzyjemne, no to troszeczkę mi fotel skrzypi. No i strasznie dzisiaj wieje. Więc jak coś, no to przymrużcie na to oko. No siedzę przed komputerem, mam tutaj wszystko mniej więcej napisane, mam takie dane pospisywane, żeby to mniej więcej wam wszystko powiedzieć. W tle będzie leciał tam jakiś przejazd pitbike'iem, tak, żeby jakby w pustych miejscach, żeby to zapełnić, jak nie będą jakieś tam screeny albo coś, tak, żeby się to jakoś lepiej oglądało. Jak wiecie, no niedawno miałem włam na konto. No w moim wypadku, no był to bardzo dziwny włam, ponieważ konto miałem bardzo dobrze zabezpieczone, przynajmniej mi się tak wydawało. Miałem włączoną weryfikację dwukierunkową, no dwuetapową czy dwukierunkową, no nie wiem jak to tam się fachowo nazywa, teraz nie chcę mi się tego podglądać. No ale niestety ta weryfikacja, jak widzicie, no zawiodła. Miałem tam poustawiane, że wszystkie moje kroki, no musiałem potwierdzać albo telefonem, albo adresem pomocniczym e-mail, czyli po prostu jak coś tam chciałem zmienić albo coś, no to musiałem potwierdzać na przykład na telefonie, a jak nie miałem akurat telefonu, no to na przykład e-mailem musiałem kliknąć albo przypisać jakiś kod, potwierdzić, że to jestem ja, że ja przeprowadzam tę operację. Dlatego też mnie to bardzo zdziwiło, nie? Przenieśmy się do momentu, w którym zostałem zhakowany. No i od ponad tygodnia do tamtej pory, no praktycznie nigdzie się nie logowałem, bo ponieważ hasła i to wszystko miałem tam tak jakby już zalogowane, zapamiętane w przeglądarce. Nie wchodziłem na żadne jakieś podejrzane strony, nie ściągałem jakichś tam podejrzanych plików. No odkąd zostałem zhakowany na koncie na Facebooku, no byłem bardzo ostrożny w tych kwestiach, więc no jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo dziwne, że akurat, kurde, coś się odpierdzieliło. No jedyna jaka opcja była w ostatnim czasie, no to zakupiłem sobie do komputera stacjonarnego UPS-a. No i zainstalowałem jedynie program UPS, ale wątpię, żeby to miało jakikolwiek tam wpływ, że przez ten program coś mi się włamał na komputer. To jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo. Chociaż no nie ukrywajmy, że no jest też jakaś tam szansa, że to mogło być powodem. Chociaż, no, jak mówię wam, no, wątpię, że to było akurat to. No i teraz sam włam. Sam włam został dokonany w godzinach wieczornych. Jeszcze godzinę przed włamem korzystałem normalnie z YouTube konta. Tam oglądałem filmy, sprawdzałem swoje statystyki. Najdziwniejsze jest to, że nie wiem, potem chyba oglądałem jakiś sobie film czy coś z dysku. Po jakiejś tam godzinie coś tam chciałem sprawdzić ciekawego na YouTube. Coś mi tam wpadło w głowę, chciałem sobie sprawdzić, czy to jest na YouTube. No na przeglądarce wszystko wyglądało ok, dopóki mnie kliknął tam czegokolwiek, nie pamiętam, jakiś film kliknąłem, czy coś tam kliknąłem na oknie na YouTube, no i wyskoczyło mi, że zostałem wylogowany z YouTube. No cóż, no to jak zostałem wylogowany, no to tam się próbowałem zalogować z powrotem. No moje stare hasło, moje stare e-mail został ten sam, bo nie musiałem go wpisywać, tak jakby został zapamiętany na stronie, więc mój oryginalny e-mail był w porządku wpisany. Jedynie co, no to wpisałem swoje hasło. No i wyskoczył mi komunikat. Wyskoczył mi komunikat, że twoje hasło zostało zmienione. Jedną godzinę temu. Zrobiłem screena troszeczkę później, tam już po dłuższym czasie, więc macie tutaj troszeczkę, piszę wam 30 godzin, ale to wyglądało w ten sam sposób, że twoje hasło zostało zmienione jedną godzinę temu. Doszedłem do wniosku, że może no, jeszcze mój adres pomocniczy albo weryfikacja dwukierunkowa, dwuetapowa jeszcze działa, więc szybko kliknąłem, nie pamiętam hasła. No i co mnie zdziwiło dalej, że moje konto zostało zabezpieczone kluczem. Włóż klucz zabezpieczeń do portu USB, czyli po prostu zostało zhakowane, dołożony został klucz zabezpieczeń. Na telefonie żadnych powiadomień nie dostałem, że cokolwiek się działo, nic, dosłownie nic. Żadnych komunikatów ani nic nie dostałem na telefon. Szybko wpadłem na adres e-mail pomocniczy, na którym no, dostałem alerty. I najciekawsze jest to, że wszystkie alerty, cztery, nawet minuta nie minęła, więc no, nawet, no nie wiem ile
komu to zajęło, ale no na pewno nie, nie minutę, nawet mniej niż minutę. Dla człowieka to naprawdę byłoby ciężkie, bo trzeba tam potwierdzać, przypisywać to wszystko. Potem jak przywracałem, no to wiem, ile to zajmuje i nie jest to, no nie jest to możliwością, żeby te wszystkie dane zmienić w mniej niż minutę. Dodano klucz bezpieczeństwa do weryfikacji dwuetapowej. No. Potem, że nowe logowanie z urządzenia Windows. Oczywiście jakbym się chciał gdzieś zalogować z innego urządzenia, to od razu mi zazwyczaj wyskakiwał alert na telefon, a w tym wypadku mi żaden alert nie wyskoczył. Twoje hasło zostało zmienione i adres pomocniczy twojego połączonego konta Google został zmieniony. I co najciekawsze, no to tu wam zamazałem ten e-mail, bo nie będę pokazywał swojego e-maila. E-mail został zmieniony, pomocniczy. No nie wiem, jak ktoś to zrobił, bo to chyba jest niemożliwością, żeby zmienić, aby to wam wytłumaczyć. Do konta YouTube macie e-maila, nie? I adresem pomocniczym e-mail do tego konta jest adres e-mail, z którego konta korzystacie. No, no mi się wydaje, że nie da się w ogóle chyba czegoś takiego nawet wpisać, ale ktoś tak zrobił. No i dobra. I tyle. To było pozmieniane. Tu nie mam już screena, ale bym wam pokazał, że jak chciałem zmienić hasło, no to wyskakiwało mi, że wysłaliśmy na twój adres e-mail pomocniczy tam kod weryfikacyjny, czy coś tam, coś tam, coś tam. No i adres właśnie ten pomocniczy, na który wysłali te dane do odzyskiwania zmiany hasła, no to był właśnie ten e-mail, ten sam, do którego chciałem uzyskać dostęp. Więc to jest tak było nielogiczne, że aż normalnie śmieszne. I najciekawsze jest też to, że potem jak odzyskałem dostęp do konta, no to tam żadnych tych e-maili, tych prób odzyskania czy coś tam, niczego tam nie było. Więc tak jakby wysyłałem prośbę o uzyskanie tego, odzyskiwanie hasła, ale żadne e-maile nie dochodziły. Tak jakby, nie wiem, jak to było zrobione, ale to było aż tak dziwne, że ja się, no to było tak strasznie dziwne, że szkoda gadać. Dobra. I to mi się wydaje, że to jest chyba wyczerpujący temat. Mniej więcej wiecie, jak to wszystko przebiegało. Nie było za ciekawie. Oczywiście pierwsze co, to się zdenerwowałem to konkretnie. No to pierwsze co, no to wleciałem i szukałem podobnego, no na YouTube ogólnie, ktoś, kto ma podobne problemy z moim kontem. Na Google tak samo szukałem podobnych sytuacji. No, wrzuciłem oczywiście też tam, tylko troszeczkę w późniejszym etapie, na mojego Instagrama posta, że zostało tam konto zablokowane. Nie wiem, czy screena wam pewnie teraz macie na ekranie. No i oczywiście tam ludzie mi wysyłali, że Enduro Shot, że miał coś takiego, identyczną sytuację. No, oczywiście tam wpadłem na jego konto na YouTube, obczaiłem sytuację, bo on tam chyba po 6 dniach czy jakoś też odzyskał dopiero konto, jak to tam u niego wyglądało. No i z tego, co tam wyglądałem, to u niego ta sytuacja była o wiele, wiele mniej skomplikowana, ponieważ standardowy krok tam odzyskiwania, zaraz może znajdę ten screen, to będziecie mieć podesłany. Odzyskiwanie przejętego konta YouTube i jak on skorzystał, bo mówił tam w tym u siebie, że u niego wystarczyło zastosować krok wykonaj czynności umożliwiające przywrócenie konta Google lub Gmail i u niego to kliknął tam i mówił, że momentalnie odzyskał dostęp do konta Google. No i potem tam, jak już miał dostęp do konta Google, jakieś tam dane przepisywał sobie jak to się mówi, bo już naprawdę jestem trochę zdenerwowany, tamten szablon, czy jak to tam się nazywa. W moim wypadku akurat nie było to możliwe, u mnie było to bardziej konto zablokowane, ponieważ ktoś dodał klucz U2F. Jakby nie dodał tego klucza U2F, byłbym w stanie odzyskać konto momentalnie, w tym samym dniu, w ciągu godziny. Po prostu właśnie korzystając z tego kroku przywracania konta Google lub Gmail w
to bardzo łatwo jest wejść i momentalnie dałoby się to odzyskać konto. Ale no niestety u mnie ten sposób no nie działał. No i znalazłem na internecie filmik instruktażowy Dominik Murawski. Macie oczywiście obydwa linki do filmików tego Enduro Shot i Dominik Murawski oczywiście w opisie pod filmem. Możecie sobie tam kliknąć, wejść, zobaczyć jak to tam u nich wyglądało, ale to możecie też zobaczyć, że to całkowicie dwie inne opcje. Inaczej to procedura odzyskiwania inaczej no niestety musiała przebiegać. No przynajmniej no, u mnie było to samo co u tego Dominika, a on znowu też się sugerował jakimś tam postem czy z jakiejś strony. Wejdźcie do niego na filmik, obejrzyjcie, będziecie wiedzieć o co chodzi. W moim wypadku było to identycznie jak u tego Dominika. Od razu wam mówię, mi zajęło to około tak półtora dnia, dwa dni odzyskiwanie konta. Oczywiście u was może być to jeszcze szybciej. W teorii, z tego co ja tutaj, z mojego doświadczenia można tak powiedzieć, spokojnie dałoby się to w jeden dzień odzyskać konto, jeśli byście to od rana do wieczora tak zaczęli. No to tak jeden dzień około powinien wystarczyć, nawet mniej, żeby to odzyskać dostęp do konta. No i dobra, jakie są te etapy? No w pierwszej kolejności, no to w pierwszym etapie to najlepiej skontaktować się z YouTube przez Twittera. I tu jest najważniejsza sprawa, no ja no, niestety nie miałem konta na Twitterze, no i pasuje je założyć, więc na szybkości założyłem proste konto na Twitterze. Potem, że tam troszeczkę wałkowałem, żeby się dogadać z tym teamem YouTube i wam powiem, jak to szybciej zrobić, jak to najszybciej zrobić. No jak już macie te konto na Twitterze, najważniejsze będzie to, żeby wejść jak najszybciej i znaleźć konto małpa team YouTube i te konto zaobserwować. Wtedy przyspieszycie całą procedurę odzyskiwania, ponieważ no, w odpowiedzi na pewno dostaniecie, że żeby ich zaobserwować. No i wtedy no, będziecie stratni te 2 godziny, 2-3 godziny na kolejną odpowiedź od Team YouTube, więc najlepiej jest napisać tweeta, takiego jak na przykład macie teraz na ekranie, i do tego tweeta najlepiej jest potem dopisać, żeby odpowiedzieli wam, skontaktowali się z wami w wiadomości prywatnej. Bo ja nie napisałem tego tutaj w tym tweetie. Odpowiedziano mi, żebym ich właśnie zaobserwował i skontaktują się ze mną w wiadomości prywatnej. Więc najlepiej jest właśnie zawczasu ich zaobserwować i w tweecie nawet napisać, żeby się skontaktowali z wiadomości prywatnej, no i te 2-3 tweety wam odpadną. Czyli te około 2-3 godziny będziecie do przodu z tym wszystkim. No i jak wam odpowiedzą, poproszę was o konto Gmail, do którego macie dostęp. Ale najlepiej jest wam odpowiedzieć mniej więcej w taki sposób, jak macie teraz na ekranie, ponieważ znowu nie będziecie musieli czekać za bardzo na ich parę odpowiedzi, żeby ta cała procedura tutaj odpowiadania i podawania informacji, żeby to skrócić do jak najmniejszej ilości tweetów. Pamiętajcie, że w tej chwili rozmawiacie cały czas z botem, który będzie chciał od was uzyskać dostęp, znaczy będzie chciał od was uzyskać jak najwięcej informacji, więc najlepiej będzie to właśnie napisać tak, jak macie teraz na ekranie. Ogólnie tutaj poproszę was na pewno o URL do waszego kanału i takie podstawowe informacje. Ja oczywiście na początku tego swojego URL dokładnie go nie miałem. Podałem im oczywiście mój niestandardowy URL, jaki miałem do mojego kanału ustawiony, więc no. Potem wam im podałem nazwę kanału, na jaki został on zmieniony, no i URL do tego kanału zmienionego. No i na końcu podałem im e-mail, do którego mam dostęp i przez który się mogą kontaktować.
No i oczywiście w pierwszym etapie dostałem od nich odpowiedź ze standardową procedurą odzyskiwania, czyli coś takiego jak dostał Enduro Shot. Ta strona, czyli odzyskiwanie przejętego konta YouTube, bla 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 bla. I tutaj te standardowe procedury odzyskiwania konta. W moim wypadku oczywiście to nic nie działało, bo wszędzie potrzebowałem ten klucz U2F, czyli po prostu wszędzie mi wyskakiwało, że sprawdzanie tożsamości, no i tam wymagano ode mnie, żebym włożył klucz zabezpieczeń USB, którego no nie miałem. Więc ta procedura nie działała. Oczywiście zostało to YouTube, ten bot został o tym poinformowany i dostałem od nich inną wiadomość tweeta. I oczywiście tutaj w tym wypadku, tak jak tutaj YouTube napisało, że muszę wziąć i jakby to można powiedzieć, wyczyścić przeglądarkę. Całe dane przeglądarki wyczyściłem. Zalogowałem się tylko i wyłącznie do jednego konta Gmail. No i wtedy dopiero wyskoczyła mi odpowiednia karta, bo wcześniej wyskakiwała mi taka, cały czas mi wyskakiwała standardowa procedura odzyskiwania. Jak to zrobiłem, no to dopiero mi wyskoczyła mi odpowiednia ankieta. Nie mam tego screena, więc wam nie pokażę tej ankiety. Ale tam EnduroShot ma u siebie tą ankietę pokazaną. Tam trzeba było podać oczywiście podstawowe te informacje, czyli jakiś tam adres Gmail, oryginalny URL do waszego kanału i takie różne tam informacje. No i w tej ankiecie no, ciężko oczywiście zdobyć oryginalny URL do waszego kanału. Ja akurat w moim wypadku miałem tyle lepiej, że na Instagramie miałem podany link do mojego kanału i tam był właśnie ten podany niestandardowy URL, więc udało mi się to zdobyć bardzo prosto. A pamiętajmy, że no, te wszystkie dane to macie praktycznie na swoim Gmailu, do którego nie miałem dostępu, więc no, tam za bardzo no, to jest problem. No i jak u tego EnduroShot ten niestandardowy URL zadziałał, to może u Was też by to zadziałało. Można zawsze spróbować, nie? Czyli ten po ukośniku. U mnie to tam były takie różne literki, ślaczki, takie różne pierdółeczki. A niestandardowy na przykład to ja mam ten pan MRF po ukośniku, nie? Więc może by to zadziałało, nie próbowałem. No i miałem tam pytanie, że czy konto zostało powiązane z kontem AdSense i to wszystko. No niestety, no jakbym zaznaczył, że je było powiązane, no to znowu poproszony byłem o takie informacje, tam taki konto, nie pamiętam jak to tam było, bo nie mam teraz przed oczami tej ankiety, ale byłem poproszony tam o jakiś tam kod identyfikacyjny czy coś, no i niestety, ale no nie byłem w stanie uzyskać dostępu do tego, więc no zaznaczyłem, że konto AdSense nie jest powiązane z kanałem. Wtedy no, nie potrzebowano tych informacji. Po wypełnieniu tych informacji, całej tej ankiety, no tam zajęło mi to tam troszeczkę. W godzinach wieczornych to ankietę wypełniłem. No to następnego dnia już rano miałem odpowiedź na konto Gmail, z którego tą ankietę wypełniałem. Ale ta odpowiedź już była w języku polskim od partnera YouTube, tam, który się przedstawił na dole, na samym końcu tej wiadomości. I tam są dwa kroki. No, pierwszy krok taki standardowy, no, drugi krok, no to już taki bardziej hardkorowy. Jakby się coś tam dalej nie. Dalej mieliście problem z odzyskaniem dostępu do konta. W moim wypadku postąpiłem zgodnie z pierwszym krokiem.
Czyli ponownie użyłem standardowej procedury odzyskiwania konta. Tym razem dostałem informację, że konto moje zostało zablokowane. Czyli podczas próby logowania standardowy Gmail i potem wpisałem te swoje stare hasło, wyskoczyło mi, że konto zostało zablokowane. Wszystkie zmiany na koncie zostały cofnięte do etapu sprzed ataku. Czyli musiałem postąpić zgodnie z wszystkimi etapami, przez które mnie tam właśnie prowadzono. No i akurat w moim wypadku tam wystarczyło potem wszystko pozmieniać, czyli na e-mail pomocniczym normalnie potwierdzić swoje informacje, na telefonie tak samo. W tej weryfikacji dwuetapowej musiałem potwierdzać wszystko, pozmieniałem hasła, no i tyle. Teoretycznie tyle. To jest tak, jakbym się logował normalnie wcześniej przed atakiem, tylko po prostu musiałem tak jakby zmienić hasło. No i tyle. Po odzyskaniu oczywiście dostępu do konta należy poinformować tego partnera YouTube wiadomości Gmail o podjętych krokach, co się tam pozrobili, co i jak. No i tyle. No jak poinformowaliście, no bo to pasuje im właśnie odpowiedzieć, czy wam się udało, czy wam się nie udało. No i na samym końcu, no to wiadomo, że na koncie YouTube, no to tam wam zostanie tylko i wyłącznie przywrócenie tych wszystkich filmów, bo one były tylko i wyłącznie niewidoczne, nie zostały usunięte, czyli przywrócenie wszystkich filmów, no oczywiście tam sobie od nowa trzeba poustawiać wszystko na stronie głównej kanału, oczywiście potem swoją tą miniaturkę i wszystko tam, nazwę kanału i oczywiście ten tak samo niestandardowy URL też trzeba sobie zmienić na swój stary. No i tyle. No w mojej ogólnie u mnie cała ta procedura odzyskiwania tak zajęła 1,5 dnia, 2 dni, coś takiego. Oczywiście no zajęło to 2 dni tylko i wyłącznie dlatego, że dostałem to wiadomości od tego partnera z rana, no ale no niestety musiałem iść do pracy, to dopiero w godzinach wieczornych, potem po pracy tam sobie te dane wszystkie uzupełniłem podczas odzyskiwania, nie? No cóż, no i tyle, no nie? Tyle, tak to u mnie wszystko wyglądało. No było troszeczkę stresu, troszeczkę zdenerwowania się, no mimo tego, że nie wypełniłem tam danych do konta AdSense, no niestety było to wszystko powiązane z kontem. Trzeba byłoby się zalogować się, też do tego nie dałem rady, bo miałem e-mail powiązany właśnie z tym kontem YouTube. No to potem na szczęście wszystko wróciło do normy. Konto AdSense nietknięte i tyle. No. Mam nadzieję, żeście mnie zrozumieli. Trochę podukał, trochę pokręcił pewnie. Część osób mnie nie zrozumie, więc zapraszam Was do filmików z opisu. Tam sobie możecie zobaczyć u tego Enduro Shot, jak i u Dominika Murawskiego na ich kanałach, jak u nich to wyglądało. No ja się cieszę. No i teraz już mam nadzieję, już nie będę miał tego problemu, ponieważ postanowiłem zakupić wreszcie te klucze U2F. Co to jest, możecie sobie wygooglować, zobaczy na YouTube. To już mi tam będzie chronić właśnie przed utratą tego włamu poprzez ten phishing cały. Tak przynajmniej mam nadzieję. Więc zakupiłem sobie dwa klucze, zabezpieczyłem wszystkie konta na YouTube, na wszystkich mediach tymi kluczami. No i mi się wydaje, że teraz będę spał spokojnie. No. Tyle. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś tam pytania, no to możecie śmiało pisać na dole w sekcji komentarzy. Postaram się Wam odpowiedzieć na wszystko, jak to wyglądało. No i tyle. No ja się z Wami żegnam. Lecę montować ten film. I mam nadzieję, w najbliższym czasie, no tam wreszcie ruszę. Bo
jak wiecie, no, miałem wystartować w tym roku z filmami, no ale chyba dobrze, że nie wystartowałem zawczasu, bo bym się jeszcze bardziej zdenerwował. No, komputer sobie kupiłem, wreszcie będę mógł nagrywać dla Was filmy w 4K, bo na laptopie, no niestety, nie dawałem rady. Trochę to odkładanie mi tam zajęło, no ale wreszcie odłożyłem. Więc mi się wydaje, że w najbliższym czasie szykujcie się na filmiki troszeczkę lepszej jakości. No 4K, no, lub tam 144p. No, takiej mniej więcej jakości te filmy w najbliższym czasie. No, przynajmniej będę mógł troszeczkę te lepsze filmy robić. Więcej efektów nakładać, no i będzie to szybciej wszystko szło. Dobra, kończę ten odcinek. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej.